get him on the run. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, oh, that's beautiful. Yeah, daddy gonna make it happen. Take the world in a loving ring. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode in your face. Siemano, tutaj Maciek Gęby 40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shifta 2. Dzisiaj mamy azjatyckie wyzwanie próby czasowej zawodowców. Nie zwlekamy, jedziemy. Mamy 5 minut jazdy. A będzie się działo, bo to jest tor, na którym jeszcze nie byliśmy, albo to jest modyfikacja toru, na którym nie byliśmy. Widzę, że będzie bardzo dużo zakrętów i będą praktycznie... Będzie sama jazda po krzywych. Spoczko. Znowu dzisiaj mamy 3 etapy i zapewne znowu mi się to nie zmieści w 15 minutach, ale to nieważne, jedziemy. Ważne, żeby był odcinek dobrze nagrany i żebym dobrze się tutaj bawił, bo to praktycznie wchodzi w Shifcie. Nie ma to jak znowu jeździć po tygodniu i ogarniać. Tym razem kierownica nie jest dla mnie za lekka, co jest w miarę dobrym znakiem. Matko Polko, już 115 mil przejechaliśmy tym samochodem. Ale to jest korweta. Nią się tyle jeździ. Na razie. Mam korwetę, mogę szpanować. Walić Murcielago. Walić George. Korweta najlepsza. No nie mówię, że Lamborghini jest złe, po prostu jakoś... Lamborghini to jest, kurczę... Tak coś odczuwam. Oczywiście to jest autosportowy, no ale tu... Ło, masz Lamborghini, tak brzmi, wiecie. Szpanersko, bo w ogóle Lamborghini jest znaną marką właśnie samochodów sportowych i właśnie takich bardziej ekskluzywnych, aniżeli... może nie ekskluzywno sportowych, o tak powiem. Sorry. Natomiast powiedzieć mam Chevroleta. No to już brzmi tak normalnie, no bo są Chevrolety, samochody osobowe. A Corvette to jest właśnie odmiana sportowa samochodów Chevroleta, więc... Tutaj właśnie tak można się... uosobić z tymi normalnymi samochodami, że bardziej na Chevroleta, no to już stać wiele osób, a na Lamborghini już niezbyt. Samo z Mercedesem SLS-em, co tutaj jedzie przed nami. Mercedesy, no są samochody, niektóre samochody rodzinne właśnie Mercedesa, są SUV-y Mercedesa, więc... też można się pouosabiać. A Chevrolet... to też fajnie brzmi. Właśnie, skąd jest Chevrolet? Chevrolet make it happen. Kurczę. Możecie mi powiedzieć, bo szczerze zapomniało mi się. Chevrolety chyba są amerykańskie. Camaro. Czy mogę się mylić, kurczę, bo tak Chevrolet. Chevrolet to tak mi trochę francusko dla mnie. Ale mogę się mylić, także myślę, że to jest amerykańskie. Możecie mi potwierdzić. Albo ja sobie potem na Wikipedii sprawdzę, tak, czy Wikipedia pomoże. Ale nie, wolę, żebyście mi, wy mi też powiedzieli. Zobaczę, jak się znacie na motoryzacji. Trzeba, tak pewnie sprawdzicie w necie, ale możecie mi napisać. No... Jojo? Znaczy nie, Dodge na pewno są amerykańskie, bo to są potężne samochody, a Chevrolety? To mi się właśnie kojarzą z amerykańskimi samochodami. Właśnie Chevrolet Camaro SS, kurczę. Samochód, tak, no ale nie, nawet nie ten nowy, tak, ten... Nie chodzi mi o ten starszy model, tak z lat 60. To był dopiero samochód. To gorzej nam poszło, ale to nieważne, wyprzedzamy SLS-a i wchodzimy zakręt. Najlepszy czas pierwszego sektora, świetnie. Teraz trochę się przyłóżmy też do zakrętów i do toru jazdy. Coś tak myślę, że zrobimy jeszcze dwa okrążonka. Coś tak przeczuwam. To i jeszcze jedno. A to tutaj pojedziemy na precyzję. Na tor jazdy, znaczy na ten na pewno na precyzję pojedziemy. A tutaj na tor jazdy spróbujemy wykoksić. Okej. To się nie udało niestety. O, kolejny to na pewno będzie na precyzję. Spokojnie wystarczy. Nowy rekord okrążenia. Dobra.
Już chyba zwaliłem. Tak, zwaliłem. Nie, nie zwaliłem. Oho, magia. Dobra. Niemiecka precyzja, hiszpański temperament w mordę. Jedziemy. Właśnie taka specyficzna trasa, zauważcie, bo... Same zakręty. Same krzywe. Naprawdę nie ma... Nie ma czasu na rozpędzanie się, tutaj trzeba cały czas manewrować. Nie ma żadnej takiej klasycznej, prostej, no chyba, że tutaj zaraz będzie. No i tu był. No i jeden zakręt, naprawdę. Musimy trochę zwolnić. Pojedziemy jak przystało. Siema. Dobra. Ostatnie okrążenie, no to możemy przygotować. I dziękuję bardzo, jedziemy kolejny wyścig. Dubai Autodrome Club, znowu wyścig z zakrętami, tutaj będzie trochę ciekawie. Ale mamy naprawdę bardzo ładną, prostą, także myślę, że tutaj będziemy szaleli. Będziemy szaleli. No właśnie, zdradliwe łuki. Więc tu będzie ciekawie. Dobra, tu mamy tą prostą, więc możemy się wykazać. Dobrze, może jak jadę tą prostą, to polecę piosenkę na dziś. Dzisiejszą piosenką na dziś będzie piosenka zespołu XYZ. Nie chodzi mi tutaj o zespół, czy jego chyba Jimmy'ego Page'a i czyjegoś tam jeszcze, tylko zespół wypromowany i powstały dzięki takiemu gościowi jak Don Dokken, zespołu Dokken. O to XYZ mi chodzi. I będzie ich dzisiaj ich piosenka z ich najnowszego albumu. Czy nie najnowszego w sensie, że dopiero co wydanego, tylko najnowszego pod względem wieku. Matko Polko, co to jest? Jest to album z 2005 roku. Zwie się Rainy Days. Nie, naprawdę, tu będzie kokrzenie niezłe. Coś czuję, bo takie zakręty zdradliwe. Pulira. No właśnie. Jeden tylko zaliczony. I będzie to piosenka pierwsza z tej płyty. Jest to piosenka Wild, po prostu mi się wbiła tak do głowy, że no muszę ją wam policzyć, no muszę, nie ma innego wyjścia. Wild, I want it wild, I need your love, no to make me wild. Nie, piosenka jest naprawdę bardzo epicka, godna polecenia, więc... Jeszcze jakieś trzy okrążenia mamy do przejechania, tak? Zaliczę zakręt? Zaliczyło zakręt. Jej, 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 jej. To jest zdradliwe. Ostre zakręty trzeba też pozaliczać, a tu będzie trochę trudniej. Tu się nie rozpędzajmy. Leciutko gaz naciskajmy. Nie dajmy się ponieść. A się uda. Ktoś tu nas chce chyba wyprzedzić. Ale my się nie damy. Mimo, że jedziemy tylko 40 mil na godzinę. Precyzja i teraz dociskamy. Korweta o cień boleści. Wracamy. Au. Kto mnie tu w tyłek rąbi? Ja tutaj próbuję precyzyjnie przejechać zakręt, a ktoś mi tu przeszkadza. Naprawdę. Jakie chamstwo. A nadal jestem pierwszy. Dobra, spróbujmy się wczuć ten optymalny tor jazdy, może się uda. Wow. Tutaj lekko na dwójeczce, dobra, możesz tą trójkę wrzucać, ale to... Trzeba trochę podkręcić dziada, bo... Nie rozumiem, korweta fajnie brzmi na niskich obrotach, to... Jej rzężenie. Ale... Też wszystko brzmi jak na wysokie obroty. No to jest korweta! Jehy. No to już nie szalejmy, spokojnie, przejedźmy to. No widzicie, nawet lepszy czas wyszedł. Nie musieliśmy tak wolno wtedy jechać, tak naprawdę. Mieliśmy teraz tak jak teraz pojechać. Precyzyjnie, dokładnie. I
jakby wszystko wyszło. A teraz mam nadzieję, że nikt mi w tyłek nie wjedzie i że zaliczę ten zakręt. No i Gilles. O! O te chamie, nowy rekord okrążenia zachciało się ustalać. Nie ma tak łatwo. Lej te kole. No to tu teraz musimy się... Już możemy mu to teoretycznie oddać. Jak minuta została... Jedną tą robimy w minutę coś, ale dobra. Poświęcę tą minutę dla dobra narodu. A co jakby był zdyskwalifikowany? Upsy! O la la! Krótkie przełożenia. Spróbujmy go dziada jeszcze. Na krótkich przełożeniach wziąć. Nie udało się. Ale mam to ostatnie okrążenie, to spróbujmy je wykorzystać. Z tym dziadem jeszcze jadę. Lekko przyhamować i musimy go przynajmniej wyprzedzić. Wiem, że ostatnie okrążenie. Więc chcę je dobrze wykorzystać dla dobra narodu i grubego. Muszę pojechać lepiej niż ten gościu, tak? Roy Chong, tak? On się tak nazywa. Chong Chong. Ching Chong. Chong Chong. Chong Chong. Wiii! Żeby mi tu nie miotało jak szatan. Gorszy czas, trzeba polepszyć. No wszyscy się załapali na jeszcze jedno okrążonko. Dobra, no jak będę drugi, to też się żadna krzywda mi nie stanie. Ale fajnie by było się pobić na pierwsze miejsce. Udało się. Pierwsze miejsce. Finish. Finish. Matko, 6 minut. Mam przynajmniej trasy zaliczone. Tylko nie mówcie, że to jest ta porażka. Dobra, damy radę jakoś. Nie jest tak źle, uśmiechnij się. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie. Sorry, gościu. Powiedz swojemu szefowi, że jest nowy gang w mieście. No, mam nawet swoją stronę internetową. www.cygan.pl. Zamiast. Kto wie, z czego to cytat, to... To wie, co to dobry film. Znaczy, może nie jest taki genialny, jak na przykład komedia lat 90. Ale także był dobrze zrobiony. Dobre teksty były. Dobrze, czyli tutaj musimy się bardzo stegować. Ops, tutaj, żeby nam nie miotnęło. Właśnie. Shit. No i nam miotnęło jak szedł. Tak się panuje nad samochodami. Oż ty dziadu! No widzieliście, jak we mnie wjechał ham? Devdon ham! Tatka ham! What the? No i siódmy! Trzeba to przespidzić tutaj. Nie ma bycia, trzeba przespidzić. Trzeba przespidzić. Dobra. Nie ma obijania się. Jedziemy. Dobra, tu teraz trzeba zwolnić, bo ja się znowu wyglebię.
Dobra. Gorszy czas jeszcze mam od poprzedniego. Świetnie. Spróbujmy. Oho! Zarzuciło. Dobra. Nowy rekord. Ja ustanawiam nowy rekord okrążenia. Cicho tam. Cicho tam. No i patrz co robisz, no. Tak się wychodzi z takiej sytuacji. 360 i jedziemy dalej. Nie ma obijania się, tutaj trzeba ćwiczyć. Robisz 360 w takich sytuacjach. Kiedy nami obraca, jakby szatan nas miotał. Ja to nim jak szatan. Teraz trzeba tamtego gościa dokończyć, bo jeszcze nam ustanowi nowy rekord. Co wtedy będzie? Nie skacz mi tutaj. To nie jest most wanted, żeby skakać. Ani żaden inny. Arcade'owy Need for Speed. Typowo arcade'owy. Jedziemy! Hoppa! Gorszy czas? Jak to gorszy czas? Sam jesteś gorszy czas. Shit. Co nie widzę, jaki kolor mają strzałeczki teraz. No lepszy czas. To najważniejsze. A teraz nie, nie będzie mi się chciało jechać kolejnego krążenia. Dobra. No spokojnie w takim razie. Nawet bez hamowania. Może bez przesady, ale przynajmniej tutaj. Na niskich obrocikach, a co? Proszę, możemy przespidzić. Ups, tutaj trzeba dzwonić, tutaj trzeba dzwonić. O, już mamy gorszy czas, 2 sekundy. Będzie do tego, że będziemy stali przed metą. Tak, możecie nas wymijać. Pozwalam. Z 50 sekund pozostało. Sobie popatrzymy, jak sobie oni jadą. Oj, mam pomysł, jak skończymy odcinek. Dobra, to mogę już gadać, także jeżeli wam się podobał ten odcinek, to zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście zalajkujcie filmiki, że... Znaczy, chciałem powiedzieć, że jeżeli czekacie na kolejny odcinek, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli wam się... czekacie właśnie na kolejny odcinek, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli macie jakiś... Co? Masz jakiś problem? Jeżeli macie jakiś pomysł bądź coś, piszcie komentarze. Tutaj czekamy jeszcze 10 sekund. Jaka zabawa. Dobra. Na wstecznym! Także dziękuję się wam bardzo serdecznie za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Nara.